Jeżeli ktoś z Państwa nie zdążył skorzystać z tej znakomitej pogody, będzie jeszcze szansa. Najbliższe dwa dni w prognozach również wyglądają bardzo przyjemnie. Małgorzata Rumszak, witam i zapraszam na szczegóły. Pomorze pozostaje w zasięgu wyżu, ten jednak słabnie i powoli wycofuje się nad północną Rosję. Z drugiej strony nad zachodnią Europą rozbudowuje się klin wyżu azorskiego z chłodniejszą masą powietrza polarno-morskiego. Na razie cieszymy się pogodną aurą, choć za dwa dni pomiędzy tymi układami wkroczy nad nasz region pas niskiego ciśnienia i możliwe będą przelotne opady i burze. Przed nami pogodna noc ze słabym wiatrem. Temperatura wyrównana od 10 do maksymalnie 12 stopni. Gdańskie barometry wskazują 1024 hektopaskale i ciśnienie zaczyna nieco spadać. Poniedziałek to będzie już kolejny słoneczny dzień. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Termometry pokażą od 17 do maksymalnie 22 stopni na zachodzie. Ciśnienie dalej będzie wolno spadać. Zerknijmy na Bałtyk. W nocy wiać będzie ze wschodu do 3 stopni w skali Beauforta. Jutro dominować będzie północno-wschodni kierunek. Wiatr będzie trochę silniejszy do 4 stopni. Dziękuję za spotkanie. Udanego wieczoru. Do zobaczenia.